Witajcie, testujemy Głębosza dzisiaj. Więc tak to idzie, jak widać. Traktor sobie radzi bez problemu. Tu, gdzie trochę lżejsza ziemia, to 1500 obroty, takie 6,5 do 7 czasami dochodzi, wszystko zależy. No co jest takim minusem tutaj, no to jak jest dużo pozostałości, tak jak tutaj rżysko kukurydzy dosyć było spore. No bo taka przystawka była, że nie cięła tych całych łody, tylko całe zostawiała. To się lubi przypychać pod ramą na Głęboszu, no bo dosyć nisko idzie rama praktycznie po samej ziemi. Znaczy rama jak rama, te mocowania od łap. No i tutaj sobie jeździmy 6,5 mniej więcej. Ale tu gdzie dołek i tam dalej, niby wyżej, a tam jest kamieni trochę i ciężko, no to takie 6, bo no przystaje, ale co prawda dałem mu trochę co robić, bo zaczyna się zapychać deczko, muszę podnieść, nie chcę tego zciągnąć kupy całej. No jest taki minus, no co prawda tu jest też dużo obornika, no 40 ton i przeważnie wszystko takie słomiaste, ale ładnie Głębosz robi robotę. I przez to się lubi czasami trochę przypychać. Traktor sobie radzi bez problemu. Mocy tak to nie brakuje, szczególnie na takich ziemiach jak tu jest. Nie ma górzystych terenów też. Ale troszeczkę już się zaczyna kopać, czyli mogłyby być szersze opony. To pierwsze. Ciepło, trzeba klimatyzację włączyć. To po pierwsze, szersze opony. Ja go zrobiłem tak, że podkręciłem go na cięgle i przełożyłem bolce na dole, żeby głębiej wchodzi. Wchodzi, no i się głębiej nie da, no bo się nie da. Bo już rama zawadza o ziemię. I tak rama czasami z 5 cm idzie w ziemi, no bo to łapa troszeczkę odepchnie, tak nie przeszkadza. Ale Głębosz robotę robi, traktor ma trochę co robić. Spalanie nie wiem, bo nie miałem pełnego baku. Będę robił gdzieś za miesiąc pod kukurydzę jeszcze takie pole, 1 hektar 30. To, o, tu już jest dołek twardo, to już się zaczyna kopać i zaczyna mi trochę z obrotów schodzić, weźmiemy go niżej, o półbieg. To ja go sprawdzę tam wtedy na tym polu, tam hektar 30 będzie tej kukurydzy. To go sprawdzę tam, bo zatankuję go do pełna, zobaczymy ile czasu będę robił ten hektar 30. Aby wystarczy trochę głębiej. Jak już idzie głęboko, trochę głębiej już chyba ciężko. No a tamtym polu go sprawdzę, to hektar 30 zrobię, zatankuję do pełna i zrobię głęboszą, zobaczymy ile czasu się zejdzie. No, trzeba właśnie pilnować, to tu jest to, że tu jest tych dużo resztek pożliwny. Zobaczymy, tu było dzisiaj talerzowane, to może bardziej pocięte, bo tutaj obornik dowoziłem, jak nojówka była. No tu już ma ciężej, o już zaczyna mnie rzucać trochę, bo tu kamieni jest trochę. To jest ta trawa, co... Znaczy tu była kukurydza ostatnio, a tu była jeszcze wcześniej trawa, co dziki zniszczyły. O, tutaj to czuć normalnie drży, jak tą ziemię skrzybie. Tu jest twardo, zawsze było twardo orać. Według tego, co tam było. Niby tu już jest wyżej, bo nie jest ten dołek, co już minęliśmy, ale jest twardo. No idzie prawie po samej ziemi, znaczy nie prawie, po samej ziemi. Pięć i pół, takie niecałe 6, 5,5. No i ma co robić, nie mówię, że nie. Gazu trzeba trochę dać. I się troszeczkę kopie. Pierwszy raz jak będę robił te pola swoje, to będę leciał na maksa, ile on tam wejdzie, 50, 55, a później w razie następne kolejne lata, jak tam ścieżki czy coś, no to już płycej, jeśli będę spinał stależówką, to trochę płycej sobie będzie radził stależówką traktor. No tutaj jest twarda ziemia, taka ustana, że aż się kopiec przystaje, no ale jest, no na maksa go puszczą praktycznie. Tu w tym miejscu zawsze woda stała, jeszcze jak kiedyś trawa była. Niby tu wysokawo, ale lista ziemia nie przypuszczała tej wilgoci. No ściąga się, kopie się. Spalanie przewiduje 25 na godzinę z wydajnością minimum 1,5 hektara na godzinę, tak obstawiam.
ale czy... No tak, mniej więcej według tamtego głębosza pożyczanego. Więc zobaczymy, co tu wyjdzie. Dobra, wykręcimy, wyjdziemy, zobaczymy. Patrzę cały czas na temperaturę, bo mam chłodnicę przystawioną, przymkniętą trochę na zimę, żeby nie zagotował się. Ale jest ok. Słońce zaszło, wiaterek powiewa, ładnie schłodzi. Jak coś, to trzeba będzie najwyżej tam odsłonić tą chłodnicę. No i wyjdziemy, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tu po przyczyniaka nie robię, bo tu będę miał przejazd, żeby mnie zalgnął, ale wieje. No i tak, już się wyślizgały ładnie dłuta. Łapy się zaczynają wyślizgiwać. Cięższa ziemia zbita. Glina to nie jest, ale... O, i tak się właśnie zaczepia ta kukurydza, bo jest tych pozostałości. Tutaj, jak tutaj, to tak dużo nie ma, bo tu było na górce, gdzie trochę robaki zniszczyły kukurydzę. Była rzadsza, ale tam na dołku było galancie. No i tak mamy to zrobione. Ładnie podniesiona cała ziemia. Miękka dłoń, o tu jak idzie, to dłoń można wsadzić normalnie potąd, mam już palce i ona tam idzie pod spodem, nie idzie jak w innych głębokościach do dołu, tylko idzie pod spód. Ładnie jest podniesiona, ładnie to widać, jak się z przodu traktoru patrzy na tą pracę tej maszyny. No i tak, robimy tutaj 2 hektary, trochę może lepiej. No i tyle na razie. Dopiero reszta będzie pod kukurydzę, tam 6 hektarów będzie robione, ale to tylko ścieżki na tych 6 hektarach, bo tam było robione 2 lata temu głęboszem. A za miesiąc gdzieś, może na początku marca, no a za miesiąc będę tam, gdzie będzie kukurydza, obornik wywiozę i będę działał głęboszem, tak oraz sprawdzę spalanie. O, gazu mało dałem. Las tutaj z miejsca po ramę, to aż przystaje traktor. Trzeba trochę gazu dać. Tu ma co robić. Nie ma lekko. To nie w talerzówce, nie pojedziemy dyszkę. Chociaż nie wiem, czy by to było dobre, gdyby się tutaj gonili dychę, bo by to ziemia, powietrze wylatywała. Ale to nie da rady. Traktor wykorzystany. Dobrze, że 6 łap, nie 4 łapy. Takie opcje. Można powiedzieć 6 na godzinę, to jest taka średnia prędkość, gdzie tam jakoś strasznie cięższe warunki, no to poniżej 6, a tam gdzie lżej, no to powyżej 6 się jeździ, nawet blisko 7, bo wtedy sobie pół bieg B wrzucam i o tym gazem będę miał spokojnie 7, ale to jedynie tam, gdzie jest takie lżejsza ziemia, piasek czy coś, ale nie zostawiam tam, gdzie piasek czy coś, że nie będę robił, tylko robię całe pole, nie będę dzielił pół, bo zrobię całe pole i na 3 czy 4 lata mam spokój, a tak to zrobię dołki, górki zostaną. No fajnie, bo ubywa ta robota, przyjechałem, teraz będzie 2 przejazdy, bo w tom i z powrotem, w tom i teraz wracamy i jeszcze raz i mam pół pola, 2 hektarów. Więc to ładnie, ładnie ubywa, zajmuje to, bo na 4 łapy by bardzo mało zajmowało według tego. No to jest tak, że trochę przypycha, czasami lubi się zabrać, to trzeba podnieść, cofnąć, ale to nic nie zrobimy, jest tych pozostałości, tej masy, korzeni. A chcę sobie to zrobić i już jest gotowe pole do siania kukurydzy, później nawozy, aby i siejemy. Ale jeszcze muszę sobie opryskać, jak się trochę cieplej zrobi, od robaka. To już to całe pole nie będę dzielił na pół, bo w tamtym roku trochę zaatakował tutaj po tej trawie, gdzie była kiedyś trawa, co dziki zniszczyły. Właśnie skończyliśmy. Ładnie daje deszczem. Akurat na pole zrobione głęboszem będzie nasiąkało. Miałem wyjść pokazać, jak wygląda, ale nie da rady. Tak daje deszczem. No jedziemy z powrotem. Dobrze, że już jest droga obok, nie muszę po tym polu jechać. Ale miękko. Ciężko wyjechać. O, już prawie deszcz przechodzi. A to może wyjdziemy jednak. Mimo oczyścił głębosza troszeczkę. Ale widzi chłodem. Ale dolało. Ładnie to wszystko wymieszało. Łapy się już obczyściły z pomalowania. Trochę chciałem jeszcze odskrzypać. O tak. No i git. Dobra. Głębosz robotę robi, ale zlała poszła parę minut, aż woda, można powiedzieć, stoi. Znaczy nie stoi, świeci się ziemia, o tak.
ładnie zrobione głęboszem, bardzo pulchno, aż tutaj siada. Traktor się cofa, jeździ. Dowaliło też. Mury ładne przeszły. Robotę robi, tu poprzeczniak robiłem, drugi raz jak jechałem, jak już tam w długości jak jeździłem, przerobiło trochę, to już ma ile lżej traktor. No i tak, no to było naprawdę na maksa, znaczy na maksa, no na maksa było robione głęboszem, bo po samą ramę, aż tu powycierało. Tylko że no czasami musiałem troszeczkę podnosić, bo się kopał na dołku, bo nie dlatego, że może strasznie ciężko, czy to straszna słaba siła uciągu, bardziej przez to, że po prostu mokro jest na dołku. Jak będziemy po żniwach robić, to nie powinien się w ogóle kopać. A poza tym no to było gdzieś na 50 cm, a jak będziemy robić kolejny raz za jakiś czas, to można płyca jest talerzuką, ja będę puszczał 40-45 cm, to zawsze będzie miał lżej. I dobra, finito. I po deszczu 2 hektary, 10 arów, robiliśmy godzinę 20. Więc wyjdzie 1,5 hektara na godzinę około, średnio. Nawet nie wiedziałem o takiej funkcji, że sobie sam podnosi, jak mu się kopie, gdzie mokro. O, teraz sobie podnosi, no i już wjechaliśmy i sobie będzie opuszczał i znowu podnosi, znowu będzie opuszczał. Dopiero pierwszy raz, od kiedy go mam, zobaczyłem tą funkcję, bo tutaj, gdzie dołek był bardzo mokro, włączyłem blokadę. Ale przejechałem, co prawda gdzieś na połowę wysokości, tam 30-40 cm max zrobiło, ale się udało przejechać.